Szczęść Boże, coś Wam powiem. Trzy wersy dzisiejszej Ewangelii wprowadzają zakłopotanie. Najpierw samego Heroda, który ignoruje wieść o możliwym przyjściu jakiegoś proroka. Przecież nie zamierzał się nawracać, bo dobrze mu się żyło. Zmieszał się, gdy padło imię Jana Chrzciciela, bo przecież kazał pozbawić go głowy, choć to on stracił głowę dla niewłaściwej kobiety, a później obiecywał gwiazdki z nieba. Pojawiła się też ciekawość, bo Jezus czynił cuda i dlatego chciał go zobaczyć. Musiał się jednak uzbroić w cierpliwość do Wielkiego Piątku, kiedy przyprowadzono przed jego tron Chrystusa. Jednak wzgardził nim, bo nie doświadczył żadnej rozrywki. Nie widział nic nadzwyczajnego, prócz człowieka, którego można wyszydzić. Wtedy w Herodzie nie było już lęku. Pozostała jedynie czysta niewiara. Dostrzegamy w nim potwierdzenie słów, że można widzieć i nic nie zobaczyć. Widział przed sobą Syna Bożego i Mesjasza, a nie rozpoznał go. A przecież spotkanie z Jezusem jest jak spojrzenie w lustro. Ono nie kłamie. Ukazuje prawdę o moim postępowaniu. Również my możemy czasem chcieć zobaczyć Jezusa, żeby było inaczej niż zawsze. Ale nie zawsze chcemy Go słuchać. Jesteśmy zaniepokojeni, gdy wybieramy swoją drogę do zbawienia, ale nie idzie ona po śladach Boga. I będąc świadomym swoich złych wyborów, zamiast zmieniać swoje plany, chcemy manipulować Jezusem, by nagiąć Go do moich wytycznych. Niepokój i wstyd nie pozwalają nam być sobą. Poddajemy się im, a wtedy nie mamy siły, by wyrwać się z tego lęku. Jesteśmy jakby w więzieniu swoich ograniczeń. Antoni de Melo napisał: dokładnie tu i teraz jesteś szczęśliwy, ale o tym nie wiesz, ponieważ twoje fałszywe zapatrywania, twój zniekształcony obraz rzeczywistości zamknęły cię w pułapce lęków, niepokojów, przywiązań, konfliktów, poczucia winy. Wreszcie w całej gamie ról, które odgrywasz, ponieważ tak zostałeś zaprogramowany. Gdybyś potrafił spojrzeć dalej niż sięga to wszystko, zrozumiałbyś, że jesteś szczęśliwy, tylko o tym nie wiesz. Jezus wzywa nas do odwagi, która pozwala prawdziwie naśladować Go we wszystkim. Kiedy ufnie idziemy za Nim, wtedy widzimy w Nim drogę, prawdę i życie. Wielu chrześcijan, będąc w Kościele, chce innego Kościoła, w którym nie jest nudno. Chcą widzieć Jezusa, ale takiego, który nie będzie wymagał, ale będzie radował. Herod też tego chciał. Spotkanie z Jezusem mogłoby pobudzić go do refleksji i do odkrycia w Nim Zbawiciela, ale on raczej wolał pozostać na poziomie dziecięcej ciekawości. Trzeba mieć odwagę dostrzeżenia w sobie tej ciemnej strony mojego ja i oddania w całkowitym zaufaniu tego wszystkiego Jezusowi. On pomoże mi dostrzegać wszystkie znaki Bożej obecności i działania w codzienności, bym mógł uniknąć Herodowego zaślepienia.